Meksyk to zespół zbliżony poziomem do reprezentacji Polski. Ma tylko jedną, ale za to poważną przewagę. Znakomitą serię wychodzenia z grupy na Mistrzostwach Świata, a co za tym idzie, turniejowe doświadczenie. El Tri wychodzili z grupy na każdym mundialu od 1994 roku, czyli 7 razy z rzędu. Reprezentacja Polski 22 listopada zmierzy się z drużyną złożoną z piłkarzy ogranych na Mistrzostwach Świata, zwraca uwagę znawca meksykańskiej piłki Michał Matlak. Dla Guillermo Ochoa i Andresa Guardado będzie to 5 mundial, dla Hectora Moreno 4, dla Hectora Herrera i Raula Jimeneza 3 i tak dalej. Również selekcjoner Martino dobrze wie, czego spodziewać się po dużych turniejach. No a dodatkowo mocną siłą Meksykanów są te atuty, które tradycyjnie kojarzymy z ich reprezentacją, czyli ruchliwość, wybieganie czy umiejętności techniczne, które mogą okazać się decydujące w starciu z Polską. Meksykanie przylecą jednak do Kataru mocno osłabieni. Przede wszystkim zabraknie dwóch gwiazd. Carlos Avelli, który zakończył reprezentacyjną karierę, oraz Javiera Hernandeza, czyli popularnego Chicharito, który przekreślił swoje szanse pewną głośną imprezą. Do tego kontuzje napastnika Raula Jimeneza oraz skrzydłowego Jesusa Corony. Pierwszemu z nich przeciąga się uraz, przepuklina sportowa. I nie wiadomo, czy będzie w pełni sił na mecz z Polską. Natomiast jeszcze gorsza sytuacja jest z Coroną, który w sierpniu złamał kość czołkową na treningu Sewilli. I mimo, że sztab Meksyku nie traci nadziei, że wykruje się do mundialu, to Sewilla przewiduje jego powrót na boisko dopiero na początek grudnia, czyli wtedy mielibyśmy już po fazie grupowej Mistrzostw Świata. A zatem z Polską nie zagra. Nastroje w Meksyku niezbyt dobre, można nawet powiedzieć złe. Wielkich nadziei na sukces nie ma, atmosfera w kadrze daleka od przyjemnej, ale społeczeństwo i tak wierzy, że drużyna Taty Martino okaże się lepsza od zespołu Czesława Michniewicza. Meksykanie doskonale zdają sobie sprawę, że mecz z Polską będzie ciężki i kluczowy dla walki o wyjście z grupy. Bardzo obawiają się Roberta Lewandowskiego. Jednak ogólnie uważają obydwie drużyny za będące na tym samym poziomie. Spodziewają się wyrównanego spotkania.